Co będziemy robić? Rysować! A jak myślicie, co będziemy rysować? Coś. Będziemy rysować rodzinę. A co to jest według was rodzina? Takie, co blisko u ciebie. Mama. I kto jeszcze? Tatuś. Ja mam dziadka, dwie babcie. Mój braciszek. Kto ma siostrę? Ja będę miała. Jak twoja siostra ma na imię? Ja mam siostrę. I to ja. Cebulka. Siostra się nazywa Cebulka? To bardzo ładnie. Kto ma kuzynów? Ja mam kuzyna. Igora. A powiedzcie mi, kto to jest kuzyn? Siostra jest bliżej, a kuzyn może być trochę dalej. Chciałabym, abyście teraz narysowali swoją rodzinę. Kogo namalujesz? Dziadka. Super. A później? Mamę. Tatę. Super. A ty? Mamę. A Zuzia, kogo jako pierwszego namalujesz? Misia. Tatę, siostry dwie, dziadka, babcia i ciocia. A Olka, tata jest specy. Ja mogę brać z którego jest syniem? Mnie i mamę. Mamę. I kogo jeszcze brakuje? Nadię. No ciebie, no właśnie. Tak, psa, kota, psa i małą rybkę, małą jedyną. Narysuję tatę mojego. Super, a jak twój tata wygląda? Ma spodnie. No mam nadzieję, że ta cała rodzina zmieści ci się na tej kartce. Chyba nie. A powiedzcie mi, no właśnie, a czy macie w domu zwierzęta? Psa i patyczaki. A czy pies i patyczaki też są członkami rodziny? Też! Ja mam kota i nazywa się Rudy. Ja mam psa, kota i rybka. Syn jest ci, tata jest, jest... Brawo! Jest jeden. Ja nie wiem, jak nazywa się. Ma na imię Kolba. A ja mam psa. I jak o niego dbasz? Daj mu jedzenie, ale daj mu karmę, ale on nie je, bo nie lubi karmy. I zawsze, kiedy nas nie ma, to je ze stołu. Ja mam żywego psa Jubla. Super. I Jubel też jest członkiem rodziny, czy nie jest, tak? I jak go traktujecie? Powiedz. Codziennie rano daję mu wodę. I mój pies może rodzić. Ja nie mam, nie są tak. A chciałbyś mieć jakieś zwierzątka w domu? Kotka. Ja umiem namalować kotka. A jakie masz zwierzątko w domu? Kotka. I jak on się nazywa? Się nazywa Mioczek, a teraz się nazywa Felix. Zuzia, kogo nam namalowałaś? Siebie, Oskara, tatę, mamę i tu narysuję kotka. A mama, tata, ja, mój brat. Kogo namalowałaś już? Mamę. Mamę. Oskar to mój brat. A Jubel? Gdzie jest twój piesek? Zapomniałam. Kto to jest? Ja. A postać w środku? Kto to jest? Tata. A tu? Mama. I jeszcze kogoś narysujesz z rodziny? Kogo jeszcze? Siostrę. A jak siostra ma na imię? Zosia. A pozdrowimy Zosię? Pozdrawiamy, Zosię. I kogo jeszcze brakuje u ciebie na rysunku? Brata, taty i pieska. No, nie umiesz namalować? A jakie masz zwierzątka? Psa i patyczaki. Kogo namalowałeś? Pokaż paluszkiem. Kto to jest? Ja, siostra, moja, tata i mama. Dom. A na drugiej stronie? Rodzina. No pięknie. Czyżby się trzymali za ręce wszyscy? Ta rodzina? Tak. A co to znaczy, jak się ludzie trzymają za ręce? Miłość. Się kochają. A co to jest miłość? Kogoś bardzo kochasz.
Ale słuchajcie, jak jesteście chorzy, to kto wam wtedy podaje leki różne? Mama i tata. Babcia. I co babcia fajnego wtedy do jedzenia robi? Na przykład okrętną zupę pomidorową. Kupot, kupot. Co jeszcze można namalować, jak powiem, że narysujcie rodzinę? Oprócz postaci, mamy, taty. Serduszko. Można namalować dom. Serce. I domy. I domek. Ja umiem rysować dom. A pomożesz namalować Nadii serduszko? Ja nie umiem. O, ja myślę, że z domu. Co ja ci namaluję? Pik, pik i pik. Gdzie najbardziej lubisz przebywać z rodziną? Na lesie. Dobre, w sklepie. A co jeszcze lubicie robić z rodziną? Bawić się. Puzzle. Grać i chodzić na spacery. Na przykład bawić się w bejka. Grać w kryplę szofę. Ja lubię zrobić z mamą i z tatą plasteliny. Oglądać? Nie. Filmy? Ja się I z kim najbardziej lubisz się bawić? I z mamą i ze mną. Super! Ja lubię się bawić, układając moje nowe klocki Lego. Rozbieram kolekcję z mamą. A tata jak zwykle musi leżeć na kanapie i oglądać jakiś film. Mój tata też tak robi, a mój nie. No bo twój jest w specji. No bo jest. A kto lubi jeździć z rodzicami nad morze? Ja! A co tam jest takiego fajnego? Można zjeżdżać z takich wodnych sierdol. Babusiak. I można robić samki z piasku. Powiedzcie mi, a gdzie jeszcze lubicie z rodziną wyjeżdżać? Ja do Szwecji. No i co tam fajnego robisz wtedy z rodziną? Bawię się z tatą. Mhm. Lubię wyjeżdżać do mojej prababci. Ja z rodzicami chcemy tylko jeździć do innych światów. Lubię się kąpać w morzu. Ja lubię wyjeżdżać w góry. A gdzie są inne światy? Ja byłam w Chorwacji. Elina też byłaby w górach i zjeżdżała na nartach. Ile ty masz osób? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Powiesz nam, kogo namalowałaś? Nie. A mnie już boli mózg. To jest tata. A tutaj? Mama. A ty gdzie jesteś? Tu. Taka mała kropeczka? Tak. Super. Zuzia, powiedz nam, kogo namalowałaś? Siebie, brata, tatę, mamę, Lucy i kolbę. Ptaszki. Ptaszki, super. W tym samym pokoju, co mój brat. Śpiewasz mu kołysanki? Tak. A znasz jakąś kołysankę? Ja, którą ci rodzice śpiewa? Kotki dwa. Kotki dwa, szare bury obydwa. Co ci mamusia śpiewa? Jaką kołysankę? Kotki dwa, szare bury obydwa. Raz królewna złotowłosa cudny miała sen, że splatała złote włosy, złociste jak len. I przyszedł do niej krajek, na skrzypcach zaczął grać. I mówi, pójdź królewno, konwal jest ze mną rwać. Pójdź, 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 konwal jest ze mną rwać.